Cześć, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj będzie projekt rysunku. Będę zaraz malowała gwaszami. Wykonam tutaj jeden z projektów z kalendarza adwentowego, który zakupiłam. Podlinkuję tutaj też film, nagranie, w którym opowiadam o tym kalendarzu i wykorzystam też farby, gwasze, nimi będę malować. Zaraz sobie tutaj wszystko rozmieszczę na nowej paletce, którą sobie też niedawno zakupiłam, więc będziecie mogli sobie zobaczyć, jak maluje się gwaszami. Będzie troszeczkę to może dłużej trwało, bo jednak malowanie zajmuje troszeczkę więcej czasu, ale opowiem, jak zachowują się te farby, jakie mają właściwości, co odkryłam malując gwaszami, bo wcześniej malowałam tylko akwarelami i mogę już od razu taki spoiler powiedzieć, gwaszami maluje się o wiele, wiele łatwiej, tak? Dobrze słyszycie? Maluje się nimi o wiele, wiele łatwiej i ja widzę różnicę diametralną. Akwarelami te rysunki były takie nie za bardzo, nieciekawe, gdzieś mi się coś tam rozmazało, a tutaj mam bardzo fajne efekty. Tutaj pokażę moje rysunki, bo akurat tutaj w moim takim notesie Leporello sobie tutaj maluję. I naprawdę jestem bardzo zadowolona z efektów, więc tutaj jest bardzo fajna praca. I też zauważyłam, że te elementy, które są takie maluteńkie, malutkie, gdzie małym pędzlem się maluje, wychodzi mi to o wiele ładniej. Tutaj na przykład były duże elementy i tak średnio mi wyszło. Jeżeli jest duża powierzchnia, to tak nie do końca umiem się posługiwać tymi farbami, ale w małych jakichś takich elemencikach bardzo super, bardzo ładnie mi to wychodzi. Tutaj jeden projekt i tutaj mam miejsce jeszcze na ostatni projekt i zaraz wykonamy wspólnie projekt. Dobrze, ja mam swój kalendarz. Tak wygląda dzisiejszy projekt. To jest projekt z dnia 9. 9 grudnia to jest taka inspiracja, czyli można więcej tych domków namalować, jest ich kilka. Ja mam tutaj takie mało miejsca, więc to będzie rzeczywiście tylko jeden domek. Może tutaj jeszcze tego lizaka domaluję. Ale tutaj mam szkic i tutaj mam też podane numerki, z których mam korzystać. Biały, czerwony, niebieski, brązowy i czarny, więc nie jest zbyt wiele. Myślę, że w miarę szybko się wyrobimy. Szkic mam wykonany, a teraz naniosę sobie tutaj na moją paletkę kolory. Tutaj mam biały. Zobaczcie, ta farba jest taka bardzo kremowa, bardzo fajny kremowy. Kremowa konsystencja. Gwasze są bardzo kryjące. Bardzo intensywny kolor, też można rozcieńczać wodą. Ja mam 10 kolorów i one na sam początek w zupełności wystarczają. To są gwasze firmy Schmincke, Designer Gouache, rozpuszczalny w wodzie. I jeszcze brakuje mi czarnego. Ja sobie je teraz uszykuję. I tutaj będę też je ze sobą mieszać. Jaśniejsze, ciemniejsze kolory, żeby uzyskać. I to wszystko będę Wam pokazywać. Oprócz farb potrzebuję jeszcze pędzle. Ja tutaj sobie przygotowałam trzy, to są trzy wielkości. Mam szóstkę do takich większych, większych powierzchni. Później mam czwórkę, troszeczkę mniejsze i taki najmniejszy, z którego będę korzystać, to jest zero. Ja korzystam akurat z pędzli Da Vinci Cosmo Top Spin. Poza tym mam dwa pojemniczki z wodą. W pierwszym zawsze tak z grubsza opłukuję pędzel, później go wycieram tutaj w szmatce i następnie jeszcze go przeczyszczam w czystej wodzie, bo te farby są bardzo, bardzo mocno napigmentowane i ciężko je usunąć z pędzla. To jest troszeczkę inaczej niż w przypadku akwareli, gdzie ten pędzel bardzo szybko można wymyć. Tutaj polecam właśnie wykorzystać dwie szklanki, dwa pojemniczki z wodą i jeszcze pędzel może przeczyścić tutaj na szmatce. Wtedy mamy pewność, że jest pędzel czysty. Dobrze, ja zaczynam tutaj teraz od wypełnienia tej przestrzeni. Namaczam sobie pędzel w wodzie, troszeczkę tylko. I tutaj rozmażę trochę. Tak, nie za dużo tej wody. To ma być taka konsystencja półpłynna. Jeszcze co mało. Płynna. Te farby, jeżeli zaschną, można bez problemu aktywować znowu wodą. Tak.
Jeżeli chodzi o gwasze, tak jak już powiedziałam, moim zdaniem maluje się nimi o wiele łatwiej niż akwarelami. Nie mam pojęcia, czy osoby, które wcześniej nigdy nie malowały, czy tak samo od razu będą mogły łatwo tutaj zacząć, ale ja malując już troszeczkę od czasu do czasu akwarelą i będąc niezadowoloną z efektów, przerzuciłam się na gwasze i jestem bardzo zadowolona. Jestem pozytywnie zadowolona, jestem zdziwiona nawet, że te efekty są o wiele, wiele lepsze niż w przypadku akwareli. I co tutaj jest takie charakterystyczne dla gwaszy, to to, że nawet jeżeli gdzieś coś nam nie wyjdzie na samym początku, możemy kolor, jeżeli on zaschnie, ta farba, możemy nanieść kolejną farbę, rozpuścić ją, ewentualnie troszeczkę wodą pędzel namoczyć. I dodatkowy taki atut tej farby jest taki, że ona troszeczkę przypomina akryl, że te rysunki, które wykonamy, te ilustracje, które wykonamy, one przypominają troszeczkę, mają taką teksturę. Tak, tutaj już to widać, że tutaj się tworzy taka tekstura. Nie przejmujcie się, że to jest na początku jakieś takie niezbyt fajne, bo tutaj jeszcze dojdą kolejne warstwy, które które dodadzą takiej struktury i jeszcze innego koloru temu rysunkowi, tej ilustracji. Dobrze, tu jest to, może jeszcze komin sobie pomalujemy. Tutaj spoglądam z boku też na instrukcję, tak? Żeby nie było, że ja tutaj taka jestem mądra i sobie maluję tak z biegu. Nie, ja się właśnie uczę, ale może ktoś jest ciekawy tych gwaszy i podpatrzy sobie, jak ja to robię, jak zaczynam, jak to się u mnie ta przygoda zaczęła i jak mi idzie, bo ja widzę tutaj już spore postępy, jestem bardzo, bardzo zadowolona. Tutaj nie mieszam ze sobą kolorów, one niech takie będą. Tu już w sumie mi zaschło, ta farba bardzo, bardzo szybko zasycha. I tutaj może sobie troszeczkę tak minimalnie z czarnym kolorem połączę. Tak, minimalnie, niezbyt wiele, żeby go troszeczkę przyciemnić. Trochę wody, oj, za dużo tej wody tam. Tu sobie go trochę przyciemnię i tutaj w tych miejscach, gdzie ten lizak jest, gdzie jest ta dachówka, dach, niech to będzie troszeczkę ciemniejsze, będzie lepiej wyglądało. Tak samo tutaj. Tak jak mówiłam, ta farba bardzo szybko zasycha. Więc czasami trzeba trochę więcej wody dodać, ale im mniej wody, tym bardziej intensywny jest ten kolor. Dobrze, ja może i tutaj jeszcze przy na dole zazwyczaj się tworzą takie cienie. Jeszcze raz może powtórzę dla tych osób, które nie dosłyszały. Ja podlinkuję jeszcze ten kalendarz, z którego ja korzystam. Dobrze, teraz sobie wymyję trochę pędzel, żeby mi tutaj się nic nie wybrudziło. I zaraz trochę rozciągnę ten kolor na boki. Oglądałam też kilka tutoriali, jak malować gwaszami, bo tak na początku nie bardzo wiadomo jak, tak? Bo to jest jednak farba, która zachowuje się inaczej niż akwarela. I malując akwarelami byłam nauczona, że zawsze trzeba brać dużo wody, żeby to nam się wszystko fajnie rozpuściło i żeby te kolory się tak ładnie zaczęły łączyć, mieszać, żeby te efekty takie fajne powstawały. Natomiast tutaj jest zupełnie inaczej, tej wody się używa bardzo, bardzo malutko, bardziej się na sucho pracuje. Przynajmniej w tych projektach, w których ja wykonywałam i w tych, których gdzieś tam
byłam na zajęciach, tak? Byłam na warsztatach i obejrzałam sobie kilka tutoriali. Nie wiem, czy to widać na nagraniu, ale na tym nagraniu trochę tutaj mi za ciemno wygląda, ale to w rzeczywistości bardzo fajnie to wygląda, ten kolor, więc trochę to nagranie kłamie. Uwierzcie mi, że to tutaj z boku bardzo fajnie wygląda, ale jeszcze będziemy poprawiać, więc nie ma problemu. Dobrze, brązowy kolor, mam pierwszą warstwę za sobą. Tutaj jeszcze dorysujemy trochę cegiełek, ale to później zrobię, jak już to tak na 100% wyschnie. Dołożę jeszcze czarnego koloru, będzie go więcej i wtedy naniosę ciemniejszą dachówkę. I tutaj sobie jeszcze wymyję pędzel. I teraz może przejdę do malowania tutaj tych tego dachu, tak, który będzie lisakiem, i drzwi na czerwono, więc tutaj przejdę do koloru czerwonego. Taki też intensywny. Go na razie tylko tak zostawię, a później go sobie rozmarzę. Dobrze, czerwonym kolorem już jest wszystko namalowane. Teraz przejdę do niebieskiego. I tutaj sobie tego troszeczkę rozmazuję. I teraz wypełnię te przestrzenie w okienku. I co mi się podoba w guaszach, to to, że właśnie mając problemy z cieniowaniem, z dokładaniem cieniów w odpowiednim miejscu, można to tutaj bardzo szybko jakby poprawić, tak? Jeżeli tak, tutaj nie za bardzo wszędzie te cienie są w fajny sposób rozmieszczone, ja mogę jeszcze do tego wrócić i podokładać tych cieni i dołożyć je w odpowiednim miejscu. To jest naprawdę bardzo fajna sprawa dla osób, które, tak jak ja, nie do końca wiedzą, jak to robić. Ja sobie pędzel myję i płukam w drugiej szklance, bo naprawdę ta farba jest bardzo kryjąca. Teraz dołożę tutaj troszeczkę, tutaj mi już fajnie zaschło, więc dołożę czarnego trochę do brązowego. Teraz narysuję tutaj takie deski w drzwiach. Dobrze, a z tej strony dojdą. Dojdą cienie, o których mówiłam, których wcześniej nie wykonałam, ale je można w każdym momencie dorysować, domalować. Bardzo relaksujące zajęcie. Tak jak kiedyś myślałam, że brush lettering jest takim relaksującym zajęciem, to teraz stwierdzam, że malowanie jest jeszcze bardziej relaksujące. Przynajmniej dla mnie teraz na ten moment. Z drugiej strony mamy też teraz zimę, jesień, tak? Zima się już zaczęła. I brakuje nam tych kolorów, jakiegoś czegoś fajnego, miłego dla oka i spędzanie nawet kilkunastu minut z takimi kolorowymi farbami bardzo nastraja, tak pozytywnie moim zdaniem. Bardzo mnie ciągnie do tego, bardzo chętnie to wykonuję. Tak, takie just for fun.
Dobrze, teraz jeszcze tutaj poprawię od środka okienko. Jestem ciekawa, czy wy macie jakieś doświadczenia z gwaszami. Tutaj nanoszę. To nic nie szkodzi, że mi trochę wyjechał pędzel. Później mogę to zamalować jasnym brązowym. To jest o tyle fajne w gwaszach, że one bardzo dobrze kryją. Więc jakieś niedociągnięcia, gdzieś coś nam nie wyszło, można fajnie zniwelować. Dobrze, teraz czeka mnie taka precyzyjna dosyć praca, więc może nie będę to w pełnym tempie nagrywać, ale teraz rozmieszam sobie tutaj czarny kolor z białym. Tutaj z białym sobie zrobię zaraz taką fajny szary, chcę uzyskać szary kolor. I tutaj objadę moją dachówkę, tak żeby tutaj ten lizak był taki fajny szary. Tutaj od środka wypełnię kolor tego okna, bo tutaj jakby zapomniałam o tej obwódce do okna, więc nic nie szkodzi, zaraz to maluję. I tutaj na kominie jeszcze domaluję śnieg, tutaj niektóre elementy właśnie dołożę cieni, aby to fajnie wyglądało. Praca skończona. Jeszcze tutaj ostatnie elementy dosychają. Ja może ją troszeczkę pod kątem pokażę, bo jestem bardzo zadowolona tutaj z cieni, które wykonałam. One fajnie wyglądają, a jak tak na płasko pokazuję, to trochę dziwnie to wygląda, ale są bardzo, bardzo fajne i ta praca, jak się na nią spojrzy, ona taka troszeczkę się wydaje wielowymiarowa. Coś takiego jak uzyskujemy malując akrylami, a akryle są dosyć trudnymi farbami, więc tutaj można troszeczkę oszukać. A tutaj jeszcze pokażę rysunek referencyjny, tak, trochę jaśniejszy jest niż ten mój jest trochę ciemniejszy, ale pozostałe części są jak najbardziej takie same. I tutaj nie namalowałam tego lizaka, jakoś zapomniałam o nim, a później nie chciałam malować niebieską farbą, więc zostało bez lizaka w kominie. I takim to oto sposobem tutaj zakończył się mój ten taki notesik. Z tej strony malowałam tylko i wyłącznie gwaszami. Tutaj jeszcze raz może pokażę. Tak, tutaj jestem bardzo z tego zadowolona, z tego efektu. Tutaj te małe elementy bardzo łatwo mi było je namalować. I te choinki też bardzo ładnie wyszły. To okno mi się podoba. Tutaj. Dobrze. I tak wygląda ostatnia praca. A przede mną jeszcze 13 projektów. Jeszcze przede mną 13 projektów. Nie wiem, czy uda mi się wszystkie wykonać. Staram się, jak mogę. Jestem troszeczkę też opóźniona teraz. Chociaż nie wiem, kiedy to nagranie się pokaże, ale jestem z jednym projektem na chwilę obecną w plecy. Więc nie wiem, czy też wszystkie będę wykonywać. Może tylko te, które mi się tak najbardziej podobają, bo to jednak też zajmuje troszeczkę czasu, a im bliżej świąt, tym tego czasu coraz mniej. Ale prace są bardzo, bardzo ładne. Takiego liska to można też namalować w sumie po świętach. Nie musi być on na święta. Dobrze, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że to wideo było inspirujące, że znaleźliście tutaj troszeczkę inspiracji. Wszystkie linki do tych produktów, które tutaj wykorzystałam, do tych inspiracji będą w opisie do filmu. A ja żegnam się już w tym miejscu i zapraszam już jutro na kolejne nagranie. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!